Siemanko, witajcie w nowym odcinku z Sowietów z Workers and Resources. No i tak, dzisiaj bierzemy się wreszcie za wprowadzanie ludzi do zaraz powstałych bloków. I tak, od razu już finansuję to. Nie wiem, czy oni już będą z ludźmi, czy będziemy tu wprowadzali ich, ale się zobaczy. No i dzisiaj skupiam się przede wszystkim na tutaj geologii i na boksycie i tak dalej. To jest bardzo ważne. Trzeba będzie też w ogóle uruchomić już naszą elektrownię. To też będzie bardzo ważne. Musimy jeszcze połączyć to z tym przystankiem, co tutaj jest, bo jeszcze nikogo nie ma, ale to na spokojnie, także bez stresu. No i zobaczymy, czy uda się, bo chciałem w następnym odcinku już się tym boksytem zająć tak solidnie. Chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija, jesteście na bieżąco z odcinkami. Co my tutaj mamy? Kurczę, nigdy nie wiem, spośród tych 5 autobusów, nie wiem, co wy wybieracie. No każdy jest niby na inną, jeden jest super szybki znowu. Może weźmiemy ten 85 na godzinę. Niech będzie, co tam. Dwa niech nawet będą. No i tak, połączymy sobie z tym naszym pięknym, dużym tutaj przystankiem. Ładujemy oczywiście samych robotników i w nich wysiadają tutaj. Pyk, od razu. Niech jedzie. Skopiujemy. Na tego też. Okej. Okay. Niech... No zaraz, niech on pojedzie. Trochę to przyspieszę. A, no jak tutaj są ludzie? Puściutko. No dobra. Z tej strony spoko. Weźmiemy tak, zaprosimy dużo migrantów. Nawet niech pełny tutaj bloczek będzie. Tutaj też niech będzie trochę. To się jakoś tam rozłoży. O, dobra, pojechał ten. To teraz tu bierzemy następnego. Niech jedzie. Chciałem też wam podziękować za wszystkie lajki i za komentarze. Naprawdę doceniam waszą pomoc w rozwoju kanału. Dzisiaj i tak jak nagrywam... O, to jest bez zasilania. No tak, bo jeszcze nie ma ludzi. Dzisiaj jakiś jest taki, jak ten poniedziałek, z poniedziałki zazwyczaj są smutne. Tak, nie wiem, jakiś widzę wśród ludzi wysoki poziom serotoniny, że wszyscy happy są i tak dalej. Naprawdę, nie wiem, przynajmniej u mnie tak się zdarzyło. No i co? Ludzi... Aha, nikogo na razie nie zabierają. Kurczę, to słabo. Dobra, trzeba, widzę, o wiele więcej tych ludzi wziąć. Mam nadzieję, że jakoś zacznie to działać. No bo macie dostęp, no dobrze. Pasażerowie to nie. Uczniowie też nie, turyści też nie. Kurczę, no dobrze by było, żeby robotnicy uszli. Obsia kość, widzę, że już jest problem z paliwem. Pierwsze komplikacje. Kurde. No i co teraz? Ale numer. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Kurde. Że paliwa nie ma, no to wiem, ale... Ha! I teraz co? Pokaż zasięg tankowania. No, zatankowanie jest. No i co, on pojedzie? Nie pojedzie? Nie, no pojechał. Okej. Nie do końca wiem, co ja mam zrobić. Dobra, zrobimy może inaczej. Niech po prostu idą tu. Może ich zmuszę po prostu. Idą tu? Idą. No jest jakiś robotnik, okej. Dobra, niech też jadą do zajezdni. Kurde, dziwne, dziwne. No musi ktoś tu pracować, żeby to się uruchomiło. Tak dziwnie zrobione jest. Wszystkie stacje mają problemy. Kurde, no to dobra, inaczej zrobimy. Wezmę w takim razie
Mikrobus, albo dobra, jeszcze jeden wezmę i tyle. Tyk, bo pewnie się przyda. Niech jedzie. Niech weźmie tych ludzi. 7 tych robotników aż. Kurde, idźcie tu ludzie, bo to przecież masakra. Baru też nie ma. No wiem, że jest budynek bez zasilania, ale... O, to ciekawe jest. Powiem wam, że nie miałem takiego problemu jeszcze. Jeszcze może być tak, że będziemy mieli... No właśnie. Ucieczki przez to. Ale cóż na to mogę poradzić. No i co? Ruszył się, czy nie? O, w mordę. Jedź, panie, do zajezdni. Okej. Pojechał. Czy to jest za daleko, czy co? No, dziwna sprawa. Jest, dobra, 60 robotników. Dobra, dawajcie, dawajcie. Mam nadzieję, że to jakoś będzie działało. No kurde, jazda taka, co tu się dzieje? No dawajcie, dawajcie, no. Ja nie wiem, czy dojedziemy. Dobra, jest, mają robotników. No dawajcie, dawajcie, dawajcie. Nie no, powinno chyba paliwa starczyć. Mogę tu zrobić w razie co jeszcze stacja, ale on powinien, nie wiem, samemu wiedzieć, żeby tutaj tankować i tak dalej. Jak tam? Nie, starczy, starczy, dobra. Tym sypią tutaj węgiel, więc spoko. To co to za jakiś nowy typ pojazdy, Peugeot? No i mam nadzieję, że teraz to ruszy. No. Jest, dobra. Ruszyło, moi drodzy, ruszyło. Co? Jadą zatankować? No chyba pojechali. No tutaj też jest. No to jest co jakieś małe... A, pojechały, dobra, te samochodziki. Wszyscy zatankowali, no dobrze. Okej. Powinno teraz zacząć to działać. Bardzo dobrze. A, w ogóle sprawdźmy, co tu się tutaj dzieje. Okej, oni... No robią cały czas. No bardzo dobrze, no 16 tysięcy, no coś tam tych pieniążków będzie. Tu jak? Happy? Happy. No dobrze, dobrze. Fajnie, że to jakoś tam funkcjonuje. Jak to znowu? Produkcja zatrzymana. O, w mordę. Nie no, z ludźmi, bardzo proszę. Z ludźmi, z ludźmi. Dobra. Okej. Dobra. Jest, rozumiem, pracy dla każdego. Albo, kurde, nie mogę tego zbytnio. O. Może niech na razie jeden tylko tu będzie. Dobra. No i co robimy? Budujemy te budynki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle jak bezrobocie? O, bezrobocie w ogóle nie ma. Proszę. To muszę poprowadzać tych ludzi. No zawsze tam trochę. Okej. Kasy na to idzie, ale potrzebujemy, żeby to jakoś funkcjonowało. Lepiej mieć więcej troszkę bezrobocia i mieć tych ludzi, którzy nie pracują, niż mieć tak jak właśnie ja tutaj miałem zaraz. Jakbyśmy tu zrobili? Dobra, róbmy takie połączenie. Tutaj też chciałbym o... Okej. Nie no, musi być połączenie, bo to... By nie było problemów. I co? Zabierają, tak? No dobrze, dobrze. Niech jeżdżą, żeby... Musi być cały czas tutaj...
ilość ludzi odpowiednia. A tu co jest? Brak. A, no, odpadów zmieszanych. No, tu dobrze, no na spokojnie. Jak gdzie to, bo też budowałem do rozkazywania. No, jest gi. Dobrze. Brak śmieciarki do dużych pojemników. No, ale my nie mamy żadnych dużych pojemników, z tego co ja orientuję się. Chyba, że się mylę. Ale to też możecie mi napisać, czy coś. A jeśli coś tutaj jeszcze zauważycie, to tu by jeszcze. Niech to brakuje miejsca przy przedszkolu. Szkoła jest, kryty basen na przedszkolu. No kurde, tu macie na tyle dzieci, że szok. Dobra. Także spoko. No dobra. No i cały czas mówię, jeszcze jest wolny wakat, że tak powiem, z nazwaniem tych miejscowości, albo tak to sobie jakoś poszukam jakichś innych nazw po prostu. No dobra, jakoś to funkcjonuje. Wiem, że baru nie ma. Ten bar by się przydał. Też im wybudujemy. Jakiś duży? Niech taki będzie po prostu. O, możemy im tutaj walnąć. Akurat się zmieści. Coś takiego. O. Dobra. Niech będzie w tą stronę ustawiony. No i powinni właśnie. I to jest też bardzo ważne, ponieważ te ścieżki są mega istotne. Czyli lepszy zasięg. O to mi chodzi. O, dokładnie. No i dzięki temu rozumiem, że wszyscy mają, nie, dostęp. Dokładnie. Do śmieci to nie wiem akurat. Nie, mamy tutaj naprzeciwko, więc na spokojnie. Fajniutko. No, geologia też idzie. Możemy nawet jeszcze więcej zrobić tych ludzi tu. Dobra. No dobrze, dobrze. Jeżeli tak na spokojnie. W razie czego tutaj chyba kolejny poziom po prostu zrobię z tym. Przekopiuję to czy coś i zobaczymy. Można robić takie właśnie tego typu osiedla. No ładnie. No i nie mamy jeszcze właśnie farm w ogóle. Też się tym zajmę. Na spokojnie. Tylko nie wiem gdzie, mówiąc szczerze, czy gdzieś tutaj w tym obszarze. Zobaczymy w ogóle co z tej geologii wyjdzie. Chciałem też zobaczyć na spokojnie. Na razie wiem, że jesteśmy dużo na minusie. Jeśli chodzi o pieniądze, to mamy minus 5 milionów. A przychodu nic. Przecież na wyeksportowanych pojazdów nie wiem jakim cudem. Coś sprzedałem. A, sprzedałem jedną tutaj, co tu zmieniałem. No, ale na spokojnie. Jakoś z tym podziałam. Zobaczymy, ile w ogóle idzie pieniążków, tak. Po prostu na jedzenie, picie, alkohole i tak dalej. Na paliwo też dużo idzie. No bo z tych, co to jest 21 tysięcy, nie? Niech, żeby tu więcej ludzi było, by to jakoś działało, to też by było spoko. Nie wiem, co z tym. Jak wiecie, nie możemy składować ani wysyłać odpady zmieszane. Co ja mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Serio, jest też tak zapchane? Wewnętrzny śmietnik, no to powinno spalać się. Chyba, że mam to wywozić za granicę. Ale nie mam pojęcia. Zakład unieszkodliwiania odpadów. Co to jest? Odpady niebezpieczne. No nie mam pojęcia. Dużo różnych dziwnych tu rzeczy, ale. Nie wiem. Dałem tutaj to po to, żeby. Co tu jest? Odpady budowlane, okej.
No rozumiem. I co, nie wiem, pewnie to odpady budowlane, czy one tutaj mogą przejść? No, choroba wie, jak tu to wygląda. Tu wiem, że mam te trochę większe, ale aktualna wydajność. O kurde, i tu się robi problem. Widzę serio, coś tutaj. No bo nie ma co zrobić z tymi odpadami. Ale jaja, oni się tu wszyscy kotują. Powinni ogarniać to, nie? Ej. Kurde, no ciekawy jestem. No bo co, ja mam wywozić to? Nie mam pojęcia, ani tu z odpadami nie mam żadnych pytań. Minister transportu. Co z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Nie, no nic tu nie widzę. Żadnych takich rzeczy. A w poradniku tego nie było, powiem wam. W sensie w tym tutorialu. No tak, całym. No nie było, nie było. Także ciekawe. Może coś się. Nie wiem. Czekam na wasze wiadomości z tym, nie ukrywam. Może ktoś coś mnie poratuje. O kurde. To już nie działa? Nie, działa, dobra. Jest git. Na razie widzę, że ludzie tylko do kościoła, no to dobra, tradycyjnie. Czyli wszystko działa. Ucieczki dwie, nie wiem jakim cudem, ale to tam. Spokój jest, dobrze. No fajnie. No dobra, myślę, że to na dzisiaj tyle będzie. Dzisiaj taki trochę krótszy odcinek niż zazwyczaj. No, skupimy się na tym. Ciekawy jestem, co tu zrobić z tą spalarnią. Bo. Nie mam pojęcia, tu wydaje mi się, że jest problem, że ja nie mogę tego. Ktoś muszę albo to opróżnić i tyle. No zobaczymy. Może się dowiem. Także, jeśli się podobało, możecie zostawić lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. No i widzimy się w kolejnym odcinku, czyli już w środę. Także. Zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. Mam nadzieję, że też coś pociśniemy z tymi badaniami, bo myślałem, że trochę więcej. O, tu już poszło, także spoko. Zobaczymy, jak to będzie, nie? Także trzymajcie się. Hejka.